projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018, druk nr 357. Punkt ten w imieniu prezydenta zreferuje prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, pan Mariusz Bednarczyk. Bardzo proszę, panie prezesie. Proszę państwa, przygotowałem króciutką prezentację, która zilustruje najważniejsze elementy tego planu. Chciałem przypomnieć, że jest to plan trzyletni, czyli na lata 2016-2018. Przy tworzeniu tego planu uwzględniane są zarówno potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne pilskich wodociągów, jak również problemy zgłaszane przez jednostki gminy, głównie przez Zarząd Dróg i Zieleni. Procedura jest taka, że uzgadniamy, jakie odcinki dróg czy jakie skrzyżowania będą remontowane w najbliższych latach, i plan, który powstaje, jest efektem po prostu takiego kompromisu pomiędzy potrzebami wodociągów a potrzebami gminy w tym zakresie. Może przypomnę tylko, że w latach 2008-2015 pilskie wodociągi przeprowadziły szereg modernizacji i budowy sieci. I tu macie państwo zestawione, że w tamtym czasie sieć wodociągowa to ponad 51 km zmodernizowanych i nowych sieci, kanalizacja sanitarna ponad 22 km i kanalizacja deszczowa 17. Plan na lata 2016-2018. Macie państwo tutaj mapkę piły, zaznaczone punktowo te miejsca, w których będziemy prowadzili inwestycje. Jest ich blisko 40 zaplanowanych, oczywiście o różnej wielkości i różnej wartości. Ta tabela przedstawia z kolei już z podziałem na poszczególne sieci, na poszczególne lata. Wodociągów, sieci wodociągowych na 5,2 km jest zaplanowane do wykonania. Te cyfry pod latami to są wartości, jakie w złotych, w tysiącach złotych wyrażone, jakie spółka zamierza wydać na te inwestycje. W zakresie kanalizacji sanitarnej to jest prawie 3 km sieci, kanalizacji deszczowej ponad 2 km. W kategorii inne obiekty, to są obiekty budowlane i zakupy sieci i sprzętu. Wartości są duże ze względu na to, że w przyszłym roku spółka rozpoczyna budowę nowej bazy przy ulicy Wałeckiej i tam te wartości, te pieniądze przeznaczone na budowę bazy właśnie są w tych wymienionych tutaj wartościach. Jeśli chodzi o takie najważniejsze inwestycje wodociągowe, to jest ulica Okulna. Tutaj jesteśmy właśnie po rozmowach z Zarządem Dróg i Zieleni, że w najbliższym czasie będzie remontowana ta ulica, dlatego musimy zdążyć. Długość zaplanowana sieci to jest 800 metrów. Planowane nakłady ponad 350 tysięcy złotych, rozłożone na 2 lata. W ulicy Marii Konopnickiej też dwuetapowo chcemy to zrobić, co prawda w jednym roku, ale najpierw od Alei Piastów do ulicy 11 listopada, tak dzielimy ze względu na to, żeby nie paraliżować ruchu w tym rejonie. Następnie odcinek od 11 listopada do placu Staszica, planowane nakłady 200 tysięcy, długość to jest ponad 700 metrów. W zakresie kanalizacji sanitarnej, już wspomniana dzisiaj ulica Kamienna, pierwszy etap został zakończony, to jest tylko 100 metrów, ale dosyć trudne 100 metrów, dlatego że było między innymi przejście pod drogą tą wylotową na Szydłowo. W roku 2018 ponad kilometr i w 2019 kolejny kilometr. Tutaj chciałem zaznaczyć, że spółka jest gotowa dokumentacyjnie do wykonania we wcześniejszym terminie, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Tu jeszcze wymienię może z takich większych inwestycji kanalizacyjnych, to jest kanalizacja sanitarna na Wyspie, długość 117 metrów, około 120, planowane nakłady 250 tysięcy.
i ta inwestycja będzie realizowana już w roku przyszłym. Kolejne ważne inwestycje to w rejonie ulic Przemysłowej, Żwirowej, Ceramicznej, Wapiennej, Przepiórczej, planowane na rok 2018. Pierwszy etap 400 metrów, a w ogóle w tamtym rejonie szeroko pojętym prawie jeszcze jest do zrobienia 4 km różnego rodzaju, znaczy sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o kanalizację deszczową, spółka zakończy w przyszłym roku już ostatni, czwarty etap ulicy Kossaka, bardzo dużej inwestycji, bardzo kosztownej, ale także bardzo ważnej dla tego rejonu miasta. Ostatni etap to jest ponad 750 metrów i planowane nakłady 800 tysięcy złotych. Kolejna ważna inwestycja w zakresie ścieków opadowych to ulice Towarowa, Kwiatowa, Konopnicki oraz Prac Staszica. Tutaj też spółka zamierza zdążyć ze swoimi robotami przed planowanymi przebudowami tych ulic. Tutaj są połączone dwie sprawy. Po pierwsze wymiana sieci, a po drugie poprzez zwiększenie średnicy sieci udało się tak zaprojektować, zwiększy się retencja też w tym rejonie, dlatego że perspektywiczny plan zagospodarowania wód opadowych, który spółka ma opracowany, pokazuje, że w tym rejonie mamy do czynienia z przeciążeniem sieci deszczowej, a niestety warunki nie pozwalają na ulokowanie w tym rejonie jakiegoś sporego zbiornika retencyjnego. Dlatego spółka przyjęła taką koncepcję, aby zwiększyć średnicę kanałów i w ten sposób zwiększyć retencję. Planowane nakłady to około 1 800 000 zł. Kolejna ważna inwestycja to jest na skrzyżowaniu ulicy Orzeszkowej, tu się chyba wkradł błąd, Żeromskiego, raczej chyba Wyspiańskiego powinno być napisane. To jest kolejny zbiornik retencyjny. Tam też mamy do czynienia z przeciążeniem sieci i zgromadzeniem się wody na tym skrzyżowaniu. Będzie to drugi już taki zbiornik w pile po tym zbiorniku, który powstał przy ulicy Karpackiej. To zdjęcie, które Państwo widzą, to jest właśnie jeden z etapów budowy tego zbiornika przy ulicy Karpackiej. Podobny zbiornik podziemny rurowy będzie przy ulicy Orzeszkowej. Mniejszy, o pojemności około 500 metrów sześciennych, ale wartość nakładów to jest ponad 700 tysięcy złotych. Tu dla przypomnienia ten zbiornik, który już istnieje, tam już ulica nad nim jest, jest o pojemności około 1000 metrów sześciennych. No inwestycja bardzo ważna, bardzo długo oczekiwana, starannie przygotowywana przez spółkę, to jest budowa nowej bazy przy ulicy Wałeckiej. Tu Państwo widzicie taką wizualizację komputerową głównego obiektu. Obiektów będą trzy obiekty. Ten jest oczywiście największy. Mniejszy obiekt to będzie dział obsługi klienta połączony z magazynem. No i malutki obiekt, wartownia nowa według nowych standardów, dlatego że cały obiekt przy ulicy Wałeckiej musi być dosyć starannie chroniony. Macie Państwo tutaj taki terminarz wykonania robót. Chcemy zacząć w 2016 roku. Myślę, że to się uda, a zakończenie w roku 2018, głównie ze względu na to, że jest to inwestycja kosztowna, ale też bardzo, bardzo skomplikowana. Coraz więcej inwestycji jest realizowanych siłami własnymi służb wodociągowych i kanalizacyjnych z tego względu, że poprzez kilkuletnią właściwą eksploatację istniejących sieci zwolniły się po prostu moce przerobowe. Mamy w zakresie eksploatacji dobre wyniki, coraz lepszy sprzęt, coraz mniej czasu musimy na to poświęcać i w związku z tym możemy zacząć zajmować się drobnymi inwestycjami. Takich inwestycji jest kilka przewidzianych już w przyszłym roku. Proszę zauważyć, że tutaj mamy wyszczególnione, może nie są to porywające nakłady na te inwestycje, ale sam fakt, że spółka już taką ilość inwestycji drobnych realizuje siłami własnymi, to jest pewien trend, który będzie kontynuowany w latach następnych. Istotną rzeczą są również zakupy inwestycyjne.
W najbliższych latach spółka nie planuje bardzo dużych zakupów, raczej to będzie sprzęt o powiedzmy średniej wartości, na przykład prasa do skratek z rozdrapniaczem, wózek gazowy, widłowy, ciężkie narzędzia do robót drogowych, tu macie Państwo młoty pneumatyczne, przecinarki, no i oczywiście ciągła wymiana sprzętu komputerowego. Tak się przedstawiają najważniejsze rzeczy, istotne rzeczy z tego planu. Jeśli będą Państwo mieli pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Miejskie wodociągi i kanalizacja jako główne zadanie mają w postaci zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Piły i części gminy Szydłowo wodę, a także odprowadzanie z tego terenu ścieków. W tym zakresie na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej uznaliśmy, że to są naprawdę bardzo zadowalającym poziomie. Propozycje spółki dotyczące inwestycji powodują konieczność aktualizacji wieloletniej prognozy Programu Rozwoju i Modernizacji Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Jesteśmy zadowoleni, że jako komisja, że uwzględnione są potrzeby inwestycji w takich rejonach, gdzie będą się teraz tworzone nowe mieszkania, będziemy nowe miejsca, gdzie będą w tym budownictwo mieszkaniowe, a także będą remonty. Cieszymy się, że są też remonty sieci, które powodują, że nasza woda, która jest dostarczana do naszych domów, jest coraz lepsza. Dlatego cieszymy się też, że są kontynuowane prace inwestycyjne. Na posiedzeniu komisji też bardzo interesowaliśmy się tym nową siedzibą miejskich wodociągów i kanalizacji przy ulicy Wałeckiej. Pan prezes też tak dzisiaj na sesji poinformował nas o harmonogramie, o kosztach. Liczymy również, że w dobrej kwocie uda się sprzedać teren przy ulicy Chopina. Komisja jednogłośnie zaakceptowała ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę. Panie prezesie, to, że MWiK się rozwija, to na pewno cieszy mieszkańców miasta. Co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ jest w zasadzie jedynym, podstawowym dostarczycielem wody, odbiorcą ścieków i bez wątpienia zarządzając tak dużych rozmiarów liczonych nawet w setkach kilometrów przewodów, trzeba je remontować, zmieniać i co do tego nie ma wątpliwości, bo gdybyśmy sięgnęli do historii, to zdaje się, że znaleźlibyśmy tutaj jeszcze przewody pamiętające naprawdę bardzo odległych czasów, sięgających dziesiątków, a kto wie, czy nie setki lat. I to nie budzi wątpliwości, ale też trzeba powiedzieć, że trzeba uświadomić naszym mieszkańcom, że oni w dużym stopniu przyczyniają się do tych inwestycji, płacąc w cenie wody. Był okres, że dość mocno sięgaliśmy po środki unijne, dzięki czemu w dużym stopniu kombinat wodociągowy został zrealizowany, dzięki czemu poprawiła się jakość wody, ale w chwili obecnej tutaj nie widzę zaangażowania środków unijnych. Są przeważającymi środkami, są środki własne. I nie ukrywam, że dotarli do mnie mieszkańcy, którzy prosili o zainteresowanie się, czy jest to czas i pora, żeby wydatkować tak znaczne pieniądze w przenoszenie bazy administracyjnej, bo tak to zostało określone. Ja wiem, że to nie tylko, to jest baza remontowa z ulicy Chopina na ulicę Wałecką. Kwota 8,6 miliona złotych rozłożona nawet na 3 lata przeniesie się na kolejne wzrosty opłat za wodę, o czym się pewno niebawem dowiemy. W związku z czym chciałem prosić, na ile to przeniesie się na wzrost opłat za wodę w tym roku,
i w latach następnych i prosił, aby Pan przekonał tych, którzy mają te wątpliwości, że ta decyzja jest zasadna. Ponieważ podaje Pan tutaj kilka powodów, że pozwoli to poprawić, prawda, wewnętrzną komunikację, lepsze wykorzystanie rozproszonego potencjału, ale to są takie ogólniki. Myślę, że jest to miejsce i czas, aby powiedzmy o tym powiedzieć, ponieważ mieszkańcy to usłyszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę nacisnąć. Proszę. Tak jak wspomniałem, inwestycja była przez wiele, wiele lat odkładana właśnie ze względu na inne potrzeby, ale nie możemy zapominać o tym, że ta baza przy ulicy Chopina to tak naprawdę nie jest bazą budowaną właśnie w tym celu, żeby tam znajdowały się wodociągi, tylko to jest baza odkupiona od bodajże PKS-u wiele, wiele lat temu. W ogóle nie przystająca do realiów obecnych, jeśli chodzi o standardy, którymi powinna się odznaczać. Obiekty w większości przejęte były, są zaadoptowane, tylko i wyłącznie zaadoptowane do celów wodociągów. I rzecz najważniejsza, na ulicy Chopina nie ma żadnych urządzeń wodociągowych, które by uzasadniały obecność w tamtym miejscu bazy wodociągów. Natomiast przy ulicy Wałeckiej mamy nową stację uzdatniania. Mamy duży teren, który pozwala pozostałe obiekty, czyli te, które się znajdują przy ulicy Chopina, przenieść tam. Będą to obiekty nowocześniejsze, spełniające przede wszystkim aktualne normy bezpieczeństwa pracy i komfortu. No, trzeba też tak powiedzieć, no bo jednak świat idzie do przodu i każdy chciałby w warunkach no, pracować lepszych. Ta baza ma również pomieścić zwiększającą się ilość coraz nowocześniejszego sprzętu, który musi gdzieś bazować, musi być gdzieś nie tyle remontowany, co musi być obsługa techniczna tego sprzętu. Poza tym w wyniku tego, że w jednym miejscu będą wszystkie obiekty i obiekt ma być zrealizowany według najnowszych norm, utrzymanie tego obiektu będzie po prostu tańsze. I takie są przesłanki do tego, aby rozpocząć budowę tej bazy i, no i ją zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to koszty, które spółka poniesie na realizację, to chciałem przypomnieć, że zamiarem spółki było to, aby po przeniesieniu, i ten zamiar myślę, że będzie zrealizowany, po przeniesieniu się do nowej bazy, teren przy ulicy Chopina sprzedać. Ja jestem przekonany, że się uda. Można sobie tylko zadawać pytanie, za jaką kwotę. Teren, który w tej chwili zajmuje tam spółka, to jest 20 albo ponad, albo nie, albo tuż blisko 27 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to prawie samo centrum miasta. Ja szacuję, że kwota, za którą spółka sprzeda ten teren, to będzie oscylowała pomiędzy 4,5 a 5,5 miliona złotych. Więc można powiedzieć, że w znacznym procencie inwestycja zostanie pokryta środkami ze sprzedaży tej starej bazy. No właściwie nie bazy, a terenu, bo baza myślę, że nie będzie dla kupującego nic warta. Warty będzie teren. Dziękuję. Czy jeszcze? Bardzo proszę. Momencik, już proszę.
Nie odpowiedział pan, jaki to przyniesie skutek w postaci podwyżki cen wody, chociażby w tym roku. Już nie wybiegam dalej, bo to przeniesie się również w tym samym zakresie na lata kolejne. Poza tym muszę powiedzieć, że nie do końca mnie pan przekonał, bo ten, że to będzie coś nowocześniejszego, to prawdę mówiąc, na ile to przeniesie się na jakość wody, to tak nie do końca, powiedzmy, jest przekonujące. Poza tym korzyść ze sprzedaży tej bazy, no 4,5 miliona wydaje mi się być trochę przeszacowane. Jak będzie 3 miliony, to też będzie dobrze. I jest modne takie określenie, jeśli w coś wkładamy pieniądze, jaki jest czas zwrotu. Jeśli wkładamy ileś milionów złotych, to chciałbym się dowiedzieć, na jakie korzyści finansowe liczymy i ewentualnie w jaki sposób one będą, powiedzmy, pracowały na dobro wszystkich mieszkańców miasta, bo oni składają się na między innymi tą inwestycję, kupując wodę. Dziękuję. Momencik. Proszę. Jeśli chodzi o przełożenie się tej inwestycji na cenę wody, to w tej chwili trudno mi jest odpowiedzieć dokładnie, ponieważ jeszcze rok jakby obrachunkowy się nie skończył. Założenia co do nowej taryfy są już poczynione, natomiast nie ma jeszcze ostatecznych danych, ale wszystko wskazuje na to, że w roku przyszłym składnik taryfowy w postaci kosztów amortyzacji będzie niższy niż w roku 2015. W związku z tym ten jakby czynnik nie przyczyni się do wzrostu ceny wody. Myślę również, że jeśli baza, w momencie, kiedy baza zostanie ukończona, bo dopiero wtedy będziemy mogli mówić o amortyzacji i o tym składniku kosztowym w postaci amortyzacji, to symulacje pokazują, że nie będzie istotnych wzrostów tego akurat składnika. Ponieważ chociażby z tego względu, że budynki i budowle są amortyzowane w dosyć długim czasie, bo ten stopień amortyzacji czy procent amortyzacji to jest 2,5% rocznie. Więc tutaj zagrożenia co do tego, czy jakby takiego wydźwięku złego, że budowa bazy przełoży się wprost na jakąś istotną podwyżkę cen wody i ścieków, nie ma. Myślę, że inne składniki, które, czy czynniki kosztotwórcze będą bardziej istotne niż akurat amortyzacja związana z oddaniem, wybudowaniem i oddaniem do użytku nowej bazy. Natomiast jeśli chodzi o jakieś konkretne wyliczenia dotyczące, czy nam się to opłaca, czy się nie opłaca, wiecie państwo, ja takie pytanie mogę pytaniem na pytanie odpowiedzieć. Czy, bo takie samo pytanie było zadawane, jak spółka kupowała na przykład specjalistyczny samochód, który dosyć był drogi, do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Trudno tutaj wyliczyć opłacalność czegoś takiego, bo można się zastanowić, czy na przykład zakup nowego wozu strażackiego jest opłacalny i czy jest to wyliczalne. To są elementy niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, które zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Proszę zauważyć, że zyski, jeśli w ogóle się pojawiają, to są na tak niskim poziomie, zyski generowane przez przedsiębiorstwo, że trudno tu mówić o tym, żeby spółka tego typu była nastawiona na zysk i, że tak powiem, swoje działania na ten zysk kierunkowała. Tak nie jest. Dlatego uważam, że budowa bazy jest takim naturalnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa po to, żeby jeszcze lepiej ten cel, do którego spółka została powołana, był realizowany. Ja może przypomnę takie dwa fakty, bo może nie wszystkim jest to znane, że
Jeśli chodzi o sięganie po środki unijne, to jednym z kryteriów jest procent, tak kolokwialnie mówiąc, zwodociągowania lub skanalizowania danego miasta czy danej gminy. No tu Piła ma z jednej strony szczęście, a z drugiej nieszczęście. Szczęście jest takie, że na tle innych miast wyglądamy rewelacyjnie, ponieważ dostęp do usług związanych z wodociągami, czyli zaopatrzenie w wodę, ma w Pile w procentowym ujęciu 99,7% mieszkańców Piły. Jeśli chodzi o dostęp do kanalizacji miejskiej, to ten procent wygląda, kształtuje się na poziomie 97,9. Czyli jesteśmy liderem absolutnym w tej części Polski i Wielkopolski, jeśli chodzi o te wskaźniki. Natomiast skutkiem ujemnym jest to, że coraz trudniej przy takich wskaźnikach sięgać po środki unijne, bo po prostu one są kierowane tam, gdzie te wskaźniki są dużo, dużo niższe. Oczywiście nie oznacza to, że spółka nie będzie sięgała po te środki. W tej chwili przy nowej perspektywie bardzo niejasne są jeszcze i płynne te kryteria, którymi będą się rozdający te środki czy przyznający te środki kierowali. Ale mogę powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o budowę bazy, spółka ma zamiar wystartować w takim programie, który się nazywa Lemur. Tam są przewidziane środki na realizację tego typu inwestycji, ponieważ ta inwestycja będzie miała charakter budowli czy budynku użyteczności publicznej. Tą kwestię już nam nawet specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska rozstrzygnęli. Natomiast w tej chwili jeszcze jest wykonywany audyt energetyczny, ponieważ ten audyt będzie decydował o tym, w jak dużym procencie spółka będzie mogła się o te środki ubiegać. Ale wszystkie przygotowania związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót uwzględniają to, że będziemy aplikowali po te środki. W związku z tym na przykład przetarg nie będzie ogłaszany w oparciu o regulamin spółki, a można byłoby tak zrobić, lecz w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. To też powoduje, że dużo staranniej spółka musi przygotować dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu, co też czyni, i w związku z tym inwestycja, która miała się tak naprawdę rozpocząć w tym roku, w 2015, rozpocznie się w roku 2016. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa... Tak? Proszę. Panie Prezesie, prowadząc firmę, wiem, że bardzo lubię znać konkrety. Tu Pan powiedział, że wybudowanie tego budynku będzie miało mało istotny wpływ na taryfę, na cenę tej wody. Dla mnie bardzo mało to jest pojęcie takie jakby względne. Czy może Pani konkretnie powiedzieć dla mieszkańców, czy to będzie 1 grosz, czy to będzie 2 grosze, 3 grosze, co znaczy mało istotny wpływ? Konkretnie jaka może być kwota w taryfie dla mieszkańców? Dziękuję. Proszę. Ja już wspomniałem o tym, że odpowiedź na pytanie, czy to będzie 1 grosz czy 2, jest w tym momencie niemożliwa do udzielenia. Ja mogę tylko powiedzieć, że w roku 2016 ten składnik, który jest jednym z wielu składników do obliczania ceny wody i wniosku taryfowego, czyli amortyzacja, będzie niższy niż w roku 2015. I do momentu zakończenia tej inwestycji należy się spodziewać, że każdego roku ten czynnik będzie niski, czyli nie będzie, nawet być może będzie skutkował ten, mówię, czynnik o tym, że niższe będą zmiany ceny wody niż w przypadku, kiedy spółka realizowała większe cele inwestycyjne
i składnik amortyzacyjny rósł. Natomiast co do tego, czy to będzie jeden grosz więcej, czy na przykład wpłynie, że tak powiem, inwestycje wpłyną w takim stopniu, że będzie to jeden czy dwa grosze, być może mniej, ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ budowanie taryfy to jest bardzo skomplikowane obliczenie i tam wchodzi bardzo wiele czynników. To nie tylko amortyzacja. To jest amortyzacja z jednym z bodajże 8 czy 9 czynników, które są, składników, które są brane do obliczania ceny wody i w związku z tym taryfy. Dziękuję. Nikt więcej nie chce z Państwa radnych zabrać głosu? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? I kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. Musimy chwilę poczekać. Proszę Państwa, musimy jeszcze raz powtórzyć głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Kończę głosowanie. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnej uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego w garażu położonego przy ulicy Krzywej w Pile na rzecz najemcy. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu pana prezydenta, panią dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomości, panią Julitę Grzegżółkę. Bardzo proszę. Momencik jeszcze. Coś się dzieje z tym urządzeniem. O, już jest. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, pierwszy projekt uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy sprzedaży w drodze pierwszeństwa, a także przyznania tego pierwszeństwa w drodze bezprzetargowej garażu położonego przy ulicy Krzywej. Sprzedaż odbędzie się na rzecz najemcy garażu wraz z prawem własności gruntu, który pod garażem się znajduje. Powierzchnia działki przeznaczonej do sprzedaży to 56 metrów kwadratowych. Garaż położony jest na terenie, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny dróg wewnętrznych i garaż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę radnego Jacka Bogusławskiego w imieniu Komisji Gospodarki Miejskiej o zabranie głosu, ale musimy jeszcze chwilę poczekać. Proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej, analizując ten projekt uchwały, jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego garażu położonego przy ulicy Krzywej w Pile na rzecz najemcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Momencik. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Dziękuję. Kończę głosowanie. I proszę Państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. I przystępujemy do kolejnego punktu 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta panią dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomości, panią Julitę Grzegżółkę o zabranie głosu, ale jeszcze musimy znowu poczekać. Coś tu się dzieje. Złośliwość rzeczy martwych. Bardzo proszę. Zgodnie z projektem tej uchwały Rada Miasta Piły wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej, a sprzedaż ma nastąpić w trybie realizacji roszczenia na rzecz właścicieli lokali w budynku sąsiednim. Dodam tylko, że budynek, który stanowi wspólnotę mieszkaniową Wawelska 27, został wytyczony, działka dla tego budynku została wytyczona po obrysie, dlatego właścicielom przysługuje roszczenie zgodnie z artykułem 209a ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Plan miejscowy dla tego obszaru nie obowiązuje. Aktualnie działka w całości jest oddana w posiadanie zależne na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony. Jest to umowa najmu. Dziękuję. Dziękuję. W imieniu, przepraszam, proszę o głos pana radnego Jacka Bogusławskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej jednogłośnie zaakceptowała ten projekt, wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naruszenie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały. To jest punkt 10, druk numer 361. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Roosevelta 5860 w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W imieniu pana prezydenta poproszę również panią dyrektor Julitę Grzegżółkę. Bardzo proszę. Momencik.
Bardzo proszę. Jest to temat pokrewny do tematu poprzedniego projektu uchwały, w zasadzie już uchwały podjętej. Sprzedaż w wyniku realizacji roszczenia, sprzedaż bezprzetargowa dotyczy nieruchomości przy ulicy Roosevelta na rzecz właścicieli lokali w budynku położonym przy Roosevelta 5860 w Pile. Dla działki tej również nie obowiązują ustalenia planu miejscowego. Podpisana jest umowa najmu ze wspólnotą mieszkaniową na czas określony do 3 lat. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, pana radnego Jacka Bogusławskiego. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, komisja, tak jak w poprzedniej uchwale, też również jednogłośnie zaakceptowała ten projekt uchwały na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Roosevelta 5860 w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę państwa, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos na temat procedowanej uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw uchwale? Kto z państwa wstrzymuje się od głosowania? Dziękuję bardzo. Zamykam, kończę głosowanie. I tym razem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. Proszę państwa, przystępujemy do punktu 11. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Łowieckiej w Pile. To jest druk 362. Bardzo proszę panią Julitę Grzegżółkę o zabranie głosu w imieniu pana prezydenta. Bardzo proszę. Teraz jest. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z projektem tej uchwały Rada wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Łowieckiej. Jest to działka gruntu o powierzchni 1202 m² i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce oznaczonej jako tereny dróg wewnętrznych i parkingów oraz tereny zieleni izolacyjnej. Sprzedaż tej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, pana radnego Jacka Bogusławskiego. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej i ten punkt zaakceptowała jednogłośnie, pozytywnie i wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Łowieckiej w Pile. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos na temat procedowanej uchwały? Bardzo proszę, pan radny Jacek Bogusławski. Pani dyrektor, czy ma pani, bo wiem, na komisji dowiedzieliśmy się, że jest zainteresowany, jest wnioskodawca, który chciałby nabyć ten teren. Czy jest określona jakaś kwota mniej więcej szacunkowa, jaka będzie rząd wielkości sprzedaży tego terenu? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor. Cena wywoławcza każdorazowo ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego. Procedura wygląda w ten sposób, że dopiero kiedy Rada wyrazi zgodę na sprzedaż, zlecana jest wycena szacowania nieruchomości, w następstwie czego prezydent podaje, ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i tam już ta cena się pojawi. Myślę, że to będzie kwestia 2-3 tygodni, jak w biuletynie informacji publicznej zostanie zamieszczona taka informacja. Na ten moment ceny niestety nie podam. Dziękuję. Czy pan radny? Kto? Momencik. Bardzo proszę. Pani dyrektor, czy były sprzedawane podobne tereny i jaka był wtedy, w podobnych terenach, jaka była
kwota wywoławcza za metr kwadratowy takiej powierzchni, tego typu terenu. Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor. Był sprzedawany na przykład tereny parkingowe położone w rejonie ulicy Mickiewicza w Pile. W rozstrzygnięciach przetargu może pan zapoznać się z ceną, która została wylicytowana w przetargu. Dziękuję bardzo. Działka przy ulicy Mickiewicza. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. I proszę państwa, tym razem ta uchwała została również przyjęta jednogłośnie. I proszę państwa, przechodzimy do punktu 12. To jest druk 363. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Złotej w Pile. I tym razem poproszę panią dyrektor Julitę, chciałam powiedzieć, użyć poprzedniego nazwiska, panią Julitę Grzegorzówkę. Bardzo proszę, pani dyrektor. Przedmiotem tej uchwały jest nieruchomość położona przy ulicy Złotej, niezabudowana działka gruntu, 2686 metrów kwadratowych, a zgodnie z planem są to również tereny parkingów, ale też tereny drogi wewnętrznej i tereny zieleni urządzonej. Na podstawie projektu tej uchwały sprzedaż ma nastąpić w drodze przetargu, a przetarg zostanie zorganizowany w formie przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jacka Bogusławskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiej, przepraszam. Bardzo pani proszę. Przewodnicząca, Wysoka Rado, i ten projekt uchwały komisja jednogłośnie zaakceptowała, wyrażając zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Złotej w Pile. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos na temat tej procedowanej uchwały? Nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem procedowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Kończę głosowanie. I proszę państwa, tym razem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. I przechodzimy do punktu 15. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu przeciwdziałania. 13. Tak. Przepraszam, 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020, druk nr 358. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu pana prezydenta, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, panią Wandę Kolińską. Bardzo proszę. Momencik. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w 2012 roku w kwietniu został uchwalony ostatni program gminny przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ten program został uchwalony do roku 2015, to znaczy z upływem tego roku tamten program się kończy. Przedkładam projekt uchwały, którego załącznikiem jest
gminny program przeciwdziałania przemocy, ale jakby poprzedzony analizą zjawiska przemocy na terenie miasta Piły oraz poprzedzony raportem z badań, które zostały na etapie przygotowywania tego programu przeprowadzone na próbie losowej mieszkańców Piły. Było to ponad 400 osób dorosłych. Ponad 800 osób dorosłych oraz były to badania przeprowadzone w szkołach. Co jest? Teraz momencik. Już. I były Proszę. To badania przeprowadzone w szkołach wśród młodzieży tej nieco starszej oraz nieco młodszej. Były także prowadzone indywidualne wywiady z przedstawicielami gminnego zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez pana prezydenta do spraw prowadzenia kwestii związanych na terenie miasta gminy z zjawiskiem przemocy domowej. Oraz były także przedstawione ankiety przeprowadzone w wyniku tych badań z nauczycielami pilskich szkół. Pierwsze, jest to dosyć obszerny materiał, pierwsze 60 stron dokumentu. Jest to informacja po pierwsze na temat zjawiska przemocy, jego głównych aspektów, skutków. Następnie jest to informacja pozyskana z zakresu dokumentacji posiadanych w gminnych jednostkach, badań statystycznych, informacji zastanych, które opisują po pierwsze kwestie zjawiska i skali przemocy na terenie miasta Piły, a następnie pokazują przykładową działalność w różnych aspektach instytucji, które na terenie miasta działają o charakterze gminnym bądź o zasięgu ponadlokalnym w zakresie wspierania, rozwiązywania problemów przede wszystkim przemocy, pokazywania zakresu tej przemocy, jak również wspierania ofiar przemocy oraz w zakresie działań skierowanych w kierunku sprawców przemocy w rodzinie. Ja pozwolę sobie w kilku slajdach pokazać, co wynika z tych badań i jakie proponujemy główne kierunki, jeśli chodzi o gminny program na lata 16-20. Dodam, że program ten już jest skoordynowany z nowym programem krajowym i w tym zakresie, w jakim zadania i kierunki wyznaczamy, jest z nim zgodny. Pierwsza część jest to analiza zjawiska przemocy domowej w takim dosyć telegraficznym w skrócie. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałam, metodologia była taka, nie będę już tutaj powtarzała, że to jest głównie analiza danych zastanych, ankiety wśród uczniów, indywidualne pogłębione wywiady i ankiety z nauczycielami. Dodam tylko, że w trakcie tworzenia tego dokumentu on był analizowany na bieżąco przez przedstawicieli licznych pilskich jednostek i głównie także przedstawicieli tych jednostek, które są reprezentowane w zespole interdyscyplinarnym. Wybrane wyniki badań, oczywiście tu w sporym skrócie, dokument ten całościowy obejmuje je nieco szerzej, bardziej szczegółowe i są one uzupełnione także drobnymi komentarzami. Jeśli chodzi o analizę danych zastanych, to oczywiście jak tutaj na tym zdjęciu, na tym slajdzie widać, kwestia przemocy ma tendencję, przynajmniej tej zidentyfikowanej przemocy, jako że w ogóle skalę tego zjawiska dosyć trudno jest badać. Po pierwsze, różne instytucje prowadzą informacje i swoje dane w różny sposób. Po drugie, jest duża ciemna strona nieujawnionych przypadków przemocy różnego typu. Ponieważ z racji swojej specyfiki jest zjawisko, które dosyć trudno jest z zewnątrz rozpoznać, przynajmniej na tym wczesnym etapie. Jak Państwo widzicie, od roku 2000, po takim małym zamamaniu w 2012, obniżenia ilości przemocy, przypadków przemocy mierzonej przede wszystkim poprzez w tej chwili tak zwany dokument niebieskie karty, procedurę, która jest stosowana w przypadku wspierania ofiar i identyfikowania zjawiska przemocy. Odnotowujemy tutaj w 2013 i 2014 systematyczny wzrost ilości tego typu przypadków i oczywiście jak także i w badaniach światowych i europejskich
Jeśli chodzi o ofiary przemocy, są to głównie kobiety i dzieci. Mężczyźni w roli ofiar przemocy oczywiście także występują, ale często są to kilkakrotnie mniejsze wskaźniki niż w przypadku kobiet. Zresztą jak tutaj będzie pewien taki mały slajd, jeśli chodzi o badania, jeśli chodzi o nieletnich, to także dziewczynki częściej identyfikuje się jako